Witajcie, witajcie. Jasne, że jem w Kopytowie i na Zalewie. Dobrze chodzą? Tak! Witowo, z komendantu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopytowie, czyli jo i dopiero teraz klepać. No i dobra, i będzie i starczy. A my się krótko to do nie wzięli, nie? Jak się żyjecie tym tak? Dobrze widzę. I był się uśmiechnięte, zadowolony. Od razu widać, że mu się w tej Unii Europejskiej powiedło. Widać. Od razu widać. Stopa mu się tamta jak się spasła. Ja. Rok temu mało ją na pasach nie przejechał. Ty w brodnicy teraz widzę na dwóch krzesłach. Stopa cię podniosła, tak? A mnie ani drgnie. Ale nie, nie martw się, nie przyjechałem tu narzekać, że kopytu znocie, nie? Głupio się bytu, bo przecież... To ty telewizora nie ma? Patrzcie się, takie promocje wszędzie są, on jeszcze telewizora nie kupił. To ci powiem, chłopie, że Władek Pagacz to trafił taką promocję, wiesz, który Władek u nas pagacz, że se 42 cale plazmę za stówkę kupił. Taką promocję, tyle, że obraz mu pochyły. I co mu to przeszkadza? Łeb się krzywi i dobrze widzi. No byłem u niego w niedzielę, zachodzę, dwojcie, rano, pumczy, za rok, cała rodzina. I wszystko widzą. I nawet kopytów czasami oglądają. Widzicie, że noc to czasem na szkle pokazują? A wiecie czemu? Ja wam powiem. Bo kopytu to jest najpiękniejsza wieś w całej Polsce, zaro po Zalewie. Dobrze go dom? Ja poczekajcie, ja widzę, że tu więcej niż o telewizoru. Wy nie wiecie, co się odpowiada, jak się komendant telewizji kopytowie pyta, dobrze go dom? To pokazywali na szkle tyle razy. Co się odpowiada? Dobrze go docie, tak? Nie wyrywaj mi się teraz, cholero jasno ty. Uwaga! Dobrze chodzą? Dobrze chodzą! A godocie gdzie? Ulwi, a ty? Nic, tyś nie możesz telewizora. Jeszcze raz. Dobrze chodzą? Dobrze chodzą! No i dosie, dosie. Ta struna milczy, tu nie mowy się. Robiek jest jakiś specjalny. No zobaczymy za chwilę. Czekajcie, no, przepytam. No. Słuchajcie, my mamy w Kopytowie wszystko. Mamy tak, mamy urząd gminy. Nocie? Parafie! A gdzie by ich kruta nie był? A postronek policji? A uno zamkli. Widzicie, w Kopytowie, bo kiedyś, nie wiem, pamiętacie, taki policjant zapierdzielił mi 40 metrów węża. Normalnie ukrył, ze straży, nie? Złapałem go osobiście, za każde 10 metrów dostał rogo ciatki. 4 lata są pilno. Tu są, teraz niedawno otworzyli ładowa postępek, jest nowy policjant i tu mi nie uwierzycie. Jeszcze głupszy niż tam. No, a ty jak przy orderach, a ty jak dziot, w kufajce i w kozojebach. A może przy skrzyngle robił, bo trójka nie wchodzi, a czwórka zgrzypi jak Władek Pagacz zębami przez syn. A skąd ty możesz wiedzieć, jak on zgrzypi? Społeś nim? Nie bezpośrednio. Znaczy jak? A społem z taką, co spała z nim. Że u nas to chciała spać. Nieważne. No, a medale? Medale, jakżem se sam kupił na jarmarku w Złoczewie, to żeście mi kozali odprócz. Tym pole jeden. Medali się nie kupuje. Ino się dostaje. Wiesz? Za darmo? Nie za darmo, ino za zasługi, baranie. A. Komendancie, a jakie to są te zasługi, baranie? Wyrzeb tym głupi łeb to zobaczyć. Umykaj mi stąd i się przebierz, bo ino mi ochotniczą straż pożarną kompromitujesz. Wiesz? No, bo żem se przypomniał. I no, żeście tak napyskowali na mnie, żem se zapomniał to, co żem se przypomniał. A jak se przypomnisz, to żeś se zapomniał, to przyjdzie. Ino, żebyś se nie zapomniał. No dobra, ino, żebym se nie zapomniał. Żeby se nie zapomniał wyjść. No, żeby se nie zapomniał. Przepraszam was bardzo, to jest mój kierowca. Grzeszek, dobry chłopaki, no widzicie, pamięcią kiepsko, ale nie mogę powiedzieć, bo jako kierowca pierwszorzędny. Może trochę za prędki. Korzonek? Znaczy, już cieszę, że pójdzie. Szczapeczką, a być potrafi zdradliwy. Umicie refryn? Umicie, jasne. Rudo, wyłaść wciąg, o idzie, mówię wam, że ładno dziewucha. Najładniej się mówią, schodniczka. No pan, jakie brawa dostałem. No to tak, no to... To jest nasz Rudomiro i już im powiedział, że ładnie śpiewasz.
Będziemy śpiewali Borowika. Zrozumiałaś? A u niej refryn razem z nami. Dobra, kapela gotowe? Jedziemy! Chodziło dziewczę po górze, myślało sobie, a może w gęstwinie ciemnej dąbrowy trafi się grzybek jakowy. Trzymać się dobrze, wiereczko, gdy się wybierasz na grzyby, niby kozony nawet być potrafi zdradliwy. I trafił się dziewczę Borowik w ciemnej klapeczce. O, jaki zdrowy i duży, będę go miała na dłużej. Trzymać się dobrze, gdy się wybierasz na grzyby, niby kożony z kapeczką, a być potrafi zdradliwy. Zastanawiałaś się czy ty, gdy już się miało ku wiośnie, strasznie ten grzybek był syty, brzuszek mi rośnie i o, nie? A jako mądro zauważyliście? No. Chociaż sama dwoje dzieci już mu. Mógłby mu się chwalić, a czemu nie pierwszą? Nie, nie, pierwszą lokatę na moim kursie to miał kolega Ares. Co? Ares. Nie znam. To z naszej parafii? To z Owczarków Alzackich. Ty, czekaj, no to znaczy, żeś ty był na kursie dla psów. No co stoisz? Nie widzisz, że mi rynki brakuje? Poczytaj, czy moi. Do mnie odwróć. Nie facjate i no lis. Ciut bliżej. Za blisko. Teraz znowu za daleko. Gdzie się chcą wyprawiać? Starzejecie się, komendancie. Ja się starzeję. No chciałby. Sąd się starzeje, wiesz? A w zeszłym roku toście jeszcze stąd czytali? Ale w zeszłym roku pisali większymi literami.